studium fotografii przy Politechnice Krakowskiej. Ja jeszcze potem coś powiem, ale tak na początku chciałbym poprosić założyciela tego studium, może z racji wieku i doświadczenia, pan profesor Piotr Kotucha powie kilka zdań o wystawie, bo mówią przed chwilą świeżym okiem na nią spojrzeć. Proszę Państwa, no pierwsze wrażenie było zaskoczeniem. Oczywiście wystawa jest inna niż dotychczasowe na studium, ale inna nie tylko dlatego, że formaty zdjęć są troszeczkę mniejsze, a paszportu jest białe, a dawniej było czarne. Inna także troszkę tematycznie i inna doborem zdjęć. Można powiedzieć w ten sposób, że reprezentuje tutaj jakby wszystkie dziedziny fotografii, z wyjątkiem może mamy tu i pejzaż, mamy i portrety, bardzo piękne i wysmakowane. No i przede wszystkim dominantę streetu. Powiem, że może tego streetu jest troszkę aż za dużo. Ja bym troszeczkę było ograniczył. Oczywiście patrząc na te fotografie indywidualnie, na każde zdjęcie pojedynczo, no, przypominają mi się inne fotografie. Muszę Państwu powiedzieć w ten sposób, że w tej chwili prawie niemożliwe jest wykonać zdjęcie, które nie byłoby podobne do zdjęcia, które ktoś kiedyś wykonał. Czy to jest minus? Żadną miarą. To jest właśnie plus, dlatego że z tym jakby naśladownictwem rozprawił się znakomicie profesor Kępiński, który napisał kiedyś tak, że każde dzieło sztuki, a taka dobra fotografia niewątpliwie jest, wypływa z innych dzieł sztuki, które artysta widział, w których artysta rozpoznał pokrewne intencje czy zbliżone do swoich elementów. A więc nie można powiedzieć, że w sztuce, a szczególnie w fotografii, dokonuje się jakiś przewrót, dokonuje się jakaś rewolucja. To jest stopniowe zmienianie się, że tak powiem, sposobu widzenia. Powiedziałbym w ten sposób, że każde pokolenie troszeczkę inaczej widzi świat. Moje zaskoczenie z tej wystawy wynikło między innymi z tego, że moje pokolenie troszkę inaczej ten świat widziało, niż widzicie go dziś Państwo. Nie powiem, czy lepiej, czy gorzej, bo to ocenią jeszcze następne pokolenia. Po prostu inaczej. Co w zdjęciach mi się piekielnie podoba? Zdjęcia są wykonane, powiedziałbym, pewną ręką. To znaczy, kompozycje są zazwyczaj bardzo proste, świetnie skadrowane. Nie ma w tych zdjęciach właściwie przypadku. Jedyną rzecz, którą mógłbym troszeczkę skrytykować, czy do której jakby zgłosić zastrzeżenia, to zbyt duża dominanta zdjęć czarno-białych. Tak mi się wydaje, że w momencie, kiedy w 1906 roku bracia Lumière wynaleźli kolorową fotografię, to fotografia właściwie generalnie powinna być kolorowa. Powinien być wyjątek czarno-biały. Natomiast my tutaj tego koloru mamy 20%. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Państwo się boicie koloru? Jak to jest? To znaczy, właściwie tutaj naliczyłem 3 czy 4 zdjęcia, gdzie kolor jest głównym tematem fotografii, prawda? Nie formy, nie sytuacja, która się rozgrywa, tylko właśnie kolor. I myślę, że Państwo powinniście jeszcze tego koloru poszukać. Natomiast generalnie biorąc, jestem wystawą zachwycony. Dziękuję bardzo. To jeszcze nie wszystko. Poproszę jeszcze panią Anitę Andrzejewską, żeby powiedziała kilka słów. Jakkolwiek. Na podium, tak? Troszkę chorowała. Panie dyrektorze.
Witam Państwa wszystkich serdecznie i niewiele mogę dodać do tego, co powiedział Pan Profesor Kotucha, bo zostaliście pochwaleni, zostaliście też troszkę skrytykowani, ale to jest konstruktywna krytyka, tak? Ja jestem bardzo zadowolona. Nie mogłam uczestniczyć z Wami w wieszaniu wystawy. Przepraszam, że Was tak zostawiłam, ale byliście pod pewną opieką. I jestem zaskoczona rezultatem wystawy, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się podobają zdjęcia. Dziękuję Wam za ogromny trud, za energię, którą w to włożyliście i jestem pewna, że będziecie rozwijać swoją pasję, dzielić się z nią dalej i tego Wam życzę. Wam po prostu dalszych udanych zdjęć, drążenia, bo wiem, że zrobiliście ogromny kawał roboty. Byłam z Wami od początku do teraz i widzę naprawdę olbrzymie postępy, więc myślę, że i w głowach Wam się coś otworzyło, poznaliście trochę zdjęć z przeszłości, nabyliście trochę świadomości, doświadczenia i też zdobyliście jakieś umiejętności praktyczne. Więc bardzo dobrze mi się z Wami pracowało i jestem bardzo wdzięczna za ten semestr. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję bardzo. A teraz kulminacyjny punkt naszego tutaj, naszego wernisażu. Nie. Poprosimy Panią Marię Bogdani. Pani Anna Bolechowska-Karol. Pani Magdalena Dąbrowska. Pani Justyna Dudziak. Pani Małgorzata Kowacka. Brawo! Pani Agnieszka Gruz. Pani Julia Hajdo. Pan Sławomir Janas. Pani Joanna Jaborska. Pani Patrycja Köszner. Nie ma jej. Pan Artur Kizoń. Pani Joanna Kraska. Ja chcę wyjść i powiedzieć, że tam dyplom dajemy na autę, tak należy wspierać to. Pani Irmina Kwoźnoczasz. Pana Zbigniewa Markiewicza nie ma. Pan Tomasz Orłowski. Pan Marcin Pałka. Pan Przemysław Pełko. Pani Marta Piechówka. Pan Piotr Rakowski. Pan Roman Romanowski. Pani Maria Śmiech. Pan Grzegorz Targosz. Zawieszanie. Pani Paulina Wietrz. Pan Zbigniew Winiarski.
Ja mam jeszcze, dwa słowa, mianowicie chcemy rozszerzyć ofertę naszego studium, już wam o tym wspominałem, o warsztaty. Takie tematyczne warsztaty, które w tym momencie pomysł się rodzi. Więc proszę śledzić naszą stronę www i na pewno się w pewnym momencie pojawi informacja o warsztatach księgi, a może o warsztatach ze streetu. Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze ankietę, o którą prosiłem o wypełnienie, to bardzo proszę tutaj. A poza tym to zapraszam serdecznie do oglądania strony, zapraszam na rozmowę. Ona jest pokopana przez mnie, a zdjęcia są takie. Natomiast w każdej z kart Ja się nie brałem za siedzenie z tym. No, czy parę pewnie widziałem,
strzały. Ze trzy. Robi się teraz fajne. Te haczyki zabiły.
And when the first snow touches the ground, I'll ride my horses to your town. I'll leave a note on my door. Nobody's home. Nobody's home. Some people might think I'm out of my way.